tak bawią się prawdziwi mężczyźni. Tym razem swoje małe wojenki rozgrywali w Dolomitach, nie bacząc na niemiłosierny upał w pełnym rynsztunku bojowym. Było warto, bo jak wiadomo, za mundurem panny sznurem. Mundury kuszą i przyciągają wszystkich, nie tylko panie. Także dzieci i mężczyzn, tych bez mundurów. A bohaterem dnia dla wszystkich miłośników takiej zabawy była pantera, spalona zresztą w ogniu walki. Wojsko to prawdziwa męska przygoda i męska przyjaźń. Coś niespotykanego. Tak samo jak niespotykanym jest ten okaz, który zagościł na tarnogórskim rynku. To jest cacko. W zasadzie ci, którzy nazywają go Willy the Jeep, mają do niego stosunek mniej bądź bardziej osobisty. Ale co jest rzeczą fenomenalną, to, że jest to jeden z 620 tysięcy pojazdów tego typu wyprodukowanych w czasie ostatniej wojny. Mało tegoż, przeciętna żywotność tego pojazdu na frontach wojennych wynosiła zaledwie 2 tygodnie. Nie 2 tygodnie, a 2 dni trwały manewry wojskowe miłośników i zawodowych kolekcjonerów sprzętu militarnego. To już trzecia edycja śląskich manewrów w postaci Śląskie Manewry. Wcześniej się odbywała jako zlot pojazdów militarnych te wąskie góry Bytom, Wadzionków. Obozowali, prezentowali swoje skarby i zarażali swoją pasją. A jest to hobby, które potrafi wciągnąć. Zbiera się właściwie taki samochód od śrubki po przełączniczki, włączniczki i elementy silnika. Jest to ogromna pasja, w którą wkładamy serce i w zasadzie ducha, bo tak można to określić. Bycie rekonstruktorem to pewien styl życia, to nie jest tylko zabawa. To jest też wysiłek włożony w to, by uczyć się, by pokazywać, by edukować, by sprzedawać wiedzę historyczną w zupełnie nowy sposób. Sposób niezwykle interesujący i wciągający, ale i kosztowny, bo do baku coś trzeba wlać. Spalanie od 20 do 40 litrów na 100 km przeraża każdego obywatela Rzeczpospolitej. Więc na realizację chłopięcych marzeń decydują się nieliczni. Z tym chyba się człowiek rodzi. Może nie każdy mężczyzna, ale większość na pewno kiedyś marzyła o byciu żołnierzem. Tutaj przez kilka chwil każdy mógł się nim poczuć, choćby siedząc i prowadząc taki pojazd. To ciągle jeździ, to ciągle jest sprawne, to jest niezawodne. Mimo że młodość i lata świetlności już dawno minęły. Mamy pojazdy z lat okresu wojny w Wietnamie, mamy pojazdy z okresu wojny w Iraku, sprzęt poradziecki, sprzęt z PRL-u. To są to eksponaty, które wzbudzają wielkie emocje. Zakupienie wraku i poddanie go procesowi renowacji to zjawisko powszechne, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo drogie hobby. I jeśli kogoś to zniechęca, to zawsze może zdecydować się na uczestnictwo w zabawie z zupełnie bezpiecznej perspektywy, jak choćby podczas corocznych śląskich manewrów. Do zobaczenia za rok.